No to nastał nam czwarty dzień, jak widzicie, pogoda dopisuje i pewnie już tak pozostanie do końca zgrupowania. Zaczynamy od porannego treningu przy hotelu. Później zaplanowany mamy też drugi trening po południu. No więc dzisiaj mamy taki klasyczny dzień na zgrupowaniu, gdzie po prostu dwa treningi, schematy, powtarzalność, taktyka, stałe fragmenty gry. No i szlifujemy, 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 bo to wszystko musi działać już za kilkanaście dni. Dawaj! Już zielony jeden, niebiescy, grajcie, grajcie panowie, jak ktoś po pierwszym, podaniu. Dawaj zielony, graj Michał za plecami mas. Dawaj stary, dawaj. Odbieraj, nie stój, odbieraj. Brawo. Brawo, graj. Brawo, kubatek, brawo Michał. Brawo. Brawo, Michał, super. Tu na razie nie. Dobry. Organizuj się! Brawo! No! Brawo! Brawo, Patryk! Nie podania! Dawaj, Chili! Brawo! Jutko, zamknij środek! Brawo! Jest po piłkę, po piłkę! W stronie też nawyki tworzymy. Obserwuję, gdzie jest przeciwnik. Nie tylko patrzę, jak kibic kierunku piłki. Masz 16! Brawo, mistrzu, graj dalej! Na jeden! Brawo, bierz piłkę, bierz piłkę! Tak, jest, brawo, ślepa! Stop! Stop! Chodź! Brawo! Brawo, wstań! Wstań! Chodź! Brawo, pierwsza sępka, pierwsza sępka, jest 3 na 1! Jeszcze jestem! Musisz wysać na nogach jeszcze! Szybciej! Chodź! Dawaj, dawaj, dawaj! Piłkarze trenują stałe fragmenty gry, utrzymanie piłki oraz wykończenie akcji. Po zajęciach jest okazja nieco się ochłodzić w morskiej wodzie. Guys, ale hotel jest hotel there. O, oh, okej, okay, sorry, sorry. Ja bym przeszedł. A, myślałem o herbatę. Ty, Maria, czekaj, jak jesteśmy tu. No to cyk bardziej tam tą stronę, nie? Guantalia. A Gruzja gdzie jest? Bardziej w lewo Cypr by był. Gruzja gdzie jest? Gruzja, jak się obrócę, tam. To tam. Tak. Tam. Tak. Jedzisz? Orientujesz się? Geografia to. Ja też. Tak lubisz? Tak, bardzo lubię. Dawaj, jedziemy, no. Idziemy? Stolica... Rumunii. Rumunia, Bukarest. Brawo. Węgier? Budapeszt. Brawo. Praga. A stolica Pragi? Pragę. Kraszamy! Termiczny. Uważaj, bo się psy zlecą. Ty, pokaż Samuel poszedł. Pokaż tu tego pana. To jest taki dowcinki. Rzeźbienie. Jest siła. Proszę. 18 plus. Zasłonimy motkami, nie przejmuj się. Chyba najdalej zaszedłeś. Chyba tak. Czy stryjek, bo tam widzę, że było, wiesz. Niby koledzy, ale kto dalej? Nie, tam była scena z Titanica odegrana, nie wiem, czy widziałeś. A gdy byłeś kim? Leonardo? Czy królem świata byłeś? Koniecznie. Ale tam Titanic był robiony. Co był? Z Bartkiem Titanic był robiony. Tak jest. Kto dalej zaszedł, ty czy on? Bo nie, bo on twierdził, że wiesz, dlatego chciałem potwierdzić, bo on mówił, że dalej zaszedł. Tak, ale... tak, Bartek dalej. Czyli jedno. Bartek jest najlepszy. Najlepszy, nie? Nagraj Hera. No oczywiście. Nie, bo coś zrobisz. Nie. Na pewno coś głupiego, nie przytulaj się, bo jesteś mokry. Hera się nadaje do tarcia chrzanu. Nagraj minę. Ound. Złote!
No, nie przestawisz. Nie przestawisz tak łatwo. Nie przestawisz tak łatwo. Zastawka, plecki, cyk. Kierowa walizkę. Nigeria today, right? Quarterfinals? Yeah, Nigeria today. Quarterfinals. Predictions? Of course, Nigeria will win. How many? I think 2-0. Okay, we will see tomorrow. Okay. Sami? Let's record some Nigerian celebration because Nigeria won and they are in semifinals. How do you celebrate victory in Nigeria? You have a dance or something? Yeah, of course. I've been dancing yesterday night, you know, been happy. Because it's not an easy game for the guys, you know. I'm really, really happy for them. We progressed to the semifinals, then to the finals, you know. Tego samego dnia odwiedzili nas również mili goście, czyli kibice Podbeskidzia, którzy zaplanowali urlop w Turcji specjalnie, by być tutaj w tym samym czasie co drużyna. I to nie jest już pierwszy raz. Co, tak przyjeżdżacie tutaj? Tak, słyszałem? Każdego roku. Czekamy na was. Wiemy, że mniej więcej w tych okresach zawsze tu lecicie. No, no to fajnie, zawsze cieszy. Co roku. Wsparcie nawet w takich sytuacjach jak to teraz, nie? Bardziej on tour chyba już się nie da być. Piłkarze byli pod dużym wrażeniem, dlatego postanowili sprezentować kibicom koszulkę. Były też oczywiście wspólne zdjęcia. No i od razu umówiliśmy się na przyszły rok. Ale na przyszły rok musicie lecieć do Klepru. Gdzie? Bo ja tam będę na Klepru. Ja mam to zakonfiguruję. No i mamy to. No i mamy to. Jak to zobaczy prezes. Pozdrawiamy pana prezesa. Załatwiliśmy właśnie obóz. Dziękuję. Zdrowia i do zobaczenia na stadionie. Jeszcze jedna rzecz. Idzie! Podbeskidzie!